No i witam w części drugiej. Jest z nami już wiceminister edukacji Marzena Machałek. Witam serdecznie pani minister. Serdecznie witam i pozdrawiam z Jeleniej Góry. A to pani stamtąd będzie startować? Tak, ja startuję z okręgu z jedynki, to jest część jeleniogórsko-legnicka, a Jelenia Góra mi jest szczególnie bliska, tutaj mieszkam i tutaj też pracowałam i pracuję jako poseł tej ziemi. Jak rozumiem, startuje pani z PiS-u, tak? Czyli z Zjednoczonej Prawicy. Panie redaktorze, nieustająco od 2005 roku startuję z Prawa i Sprawiedliwości i sądzę, że to się nie zmieni. No dobrze, no to tyle było przyjemnych rozmów, a teraz trochę mniej przyjemnie porozmawiamy o filmie, który chyba jednak większość Polaków mocno wkurzył. Zobaczmy krótki trailer. Na pewno się przydam, mogę cokolwiek robić. Mam całkiem dobrą kondycję. Mów, mów, dobrze ci idzie. Omen Belarusia ala Bolonia, tam kompesły. Cześć, kochanie, co tam? Baśka, patrz, pierwszy raz na żywo się widzę. Co? Przecież mieszkasz tu już pół roku. $300, tam. Wychodź, dawaj. No przecież sami macie dzieci. Który prawdziwy ojciec wziąłby dzieciaka na taką drogę? Jak nóżką macha. Cześć, Laura. Wiesz, że dobrze ci będzie z nami, co? Wiesz o tym. Help! Bierzemy turystów, to przygotujcie paczkarnię. Jeżeli chcesz iść na interwencję, to musisz zaakceptować zasady. Dajemy żywność, wodę, leki. Nikogo nie podwozimy i nikogo nie przeprowadzamy. Czy widziałeś jakieś zwierzęta w lesie? Zarawy. Pożyczyłabyś mi swojego suwa, mam zepsuty samochód. A jak cię złapią i powiążą, to ze mną. Ja nie mogę przez to jeść, ja nie mogę spać, nie mogę myśleć. Proszę pana, jestem lekarzem i jeżeli nie przyjedziecie, ona umrze. Mój mąż pracuje w straży i on nikogo za druty nie wywozi. Więc są bronią Łukaszenki, zaraz jak ich puścimy, to zaraz ich tutaj tysiące będzie. Słuchaj, ty nie możesz obiecywać takich rzeczy. To jest tylko kilka kilometrów. Ręka! Druga ręka! Proszę się rozebrać. Do naga. Ty myślisz, że co my tam robimy, co? Szydełkujemy? Ja już nigdy nikogo nie zostawię samego w lesie. Pokaż rękę! Stop! Proszę się odsunąć! European Union, we made it! Do widzenia, dziewczynko. Tu trzeba podkreślić, że te sceny nie były wybrane przez wrogów tego filmu, krytyków, tych, którzy są oburzeni, tylko przez autorów, tych, którzy promują ten film. Już po tym można sobie wyobrazić, jak ten film przedstawia Polaków i to, co się dzieje na naszej granicy. Pani minister, ja słyszałem, że szkoły zamierzają się wybierać na ten film. No ja sobie w przypadku moich dzieci to absolutnie wypraszam. To znaczy ja nie życzę sobie, żeby moje dzieci były oszukiwane, a żeby na nich zarabiała pani, która sobie ze szkalowania Polski zrobiła, zdaje się, biznes. Niestety to bardzo przykra, wstrząsająca sytuacja, kiedy też i za polskie pieniądze, bo jednostki samorządowe związane z Warszawą i samorządem województwa warszawskiego chociażby, finansowały film, który uderza w Polskę. No pan Trzaskowski powiedział, że 300 tysięcy dał razem z Mazowszem. Z panem Struzikiem, żeby było śmieszniej. To jest PSL. Tak, ale PSL-owcy próbują się odcinać, ale trudno się odciąć od tego, jaka jest w tej chwili prowadzona kampania wyborcza. Ten film zupełnie nie przez przypadek jest w tej chwili emitowany i jest propagowany. Nie wyobrażam sobie, by nie uszanować woli rodziców i widzimy, że rodzice tutaj
Na szczęście w polskich szkołach mają dużo do powiedzenia i są takie przepisy, i takie przepisy są wprowadzone, by to rodzice mogli decydować, jakie treści, które są w zajęciach pozalekcyjnych, będą dzieciom podawane. I tutaj chcę uczulić rodziców, by naprawdę nie wchodzili w kolejny czas pedagogiki wstydu. Mieliśmy lata 90., mieliśmy lata 2000 i polska historia, polscy bohaterowie, Polacy byli poddawani w różny sposób takiej oto polityce historycznej, że mieliśmy się wstydzić za naszych bohaterów, za powstanie warszawskie, za II wojnę światową. Próbowało nam się przypisać winy Niemców, a Niemcy, prowadząc swoją politykę historyczną, próbowali mówić nie oni, to naziści. Ja też tutaj doświadczałam na ziemi jeleniogórskiej takich działań, nawet jednostek teatralnych, które propagowały filmy, które wybielały po prostu Niemców i ich rolę w II wojnie światowej. Oczywiście teraz mamy kolejną sytuację absolutnie haniebną, tu zgadzam się z prezesem, premierem Jarosławem Kaczyńskim, gdzie się w sytuacji wojny za naszą wschodnią granicą uderza w Polskę, uderza się w polski mundur, uderza się w obrońców polskich granic. To jest po prostu niesłychane. I to graniczy ze zdradą, dlatego że dzisiaj my nie mówimy o hipotetycznym zagrożeniu polskich granic, my mówimy o rzeczywistym zagrożeniu. Za naszą granicą toczy się regularny zbrojny konflikt i sprawa na granicy białoruskiej był to element wojny hybrydowej. Polscy żołnierze, polscy pogranicznicy byli naprawdę na bardzo, bardzo ciężkiej sytuacji, bronili polskich granic. Przypomnę, że opozycja prawie w całości, chociaż chyba PSL tutaj zachował się inaczej, była przeciwko budowaniu rzeczywiście zapory. PSL zachował się inaczej, ale jak przyszło co do czego, no to dali pieniądze, nasze pieniądze na ten film i chyba nie mieli film. Wątpliwości. Czyli mamy haniebny film, który pokazuje w sposób kłamliwy, oszczerczy Polaków, polskie wojsko, polski mundur i co tu dużo mówić, można się domyślać, że to jest jakby próba zbudowania pewnej opinii publicznej, która by miała tak naprawdę pod wpływem tej opinii publicznej doprowadzić do likwidacji tego muru, likwidacji zapory. Dlatego bardzo dobrze, że jest referendum. Znaczy, na pewno dobrze, daje bardzo silne alibi tym, którzy się fatalnie zachowywali w czasie budowy tego muru, bo proszę pamiętać, że to nie chodzi o działania przyszłe, ale też o to, co zrobiono już, tak? Panie redaktorze, ale nie tylko, bo wiadomo, że to był bardzo trudny czas i polskie państwo, polski rząd, przewidując, co się może wydarzyć, bardzo szczelnie chronił polskich granic i chwała mu za to. I powinniśmy za tę służbę podziękować, ale dzisiaj mamy już wojnę, już wiemy więcej niż nawet wtedy opinia publiczna wiedziała. Mamy regularną wojnę, wiemy jak się Rosja może zachować, wiemy jaką rolę pełni Białoruś w tym konflikcie, więc próba rozmiękczania opinii publicznej, manipulowania emocjami, w kłamliwy sposób pokazująca polskiego żołnierza i polski mundur, to jest nie tylko szkodliwe, to jest haniebne, to jest tak naprawdę targowica i trudno się z tym zgodzić. A jeszcze próba włączenia w to polskich szkół, by polskie dzieci oglądały tak drastyczne, nieprawdziwe sceny, jest nie do pomyślenia. Dlatego musimy o tym mówić, musimy ostrzegać rodziców, tak by nie zgadzali się i widzimy, że w tych przypadkach i znamy te przypadki, że się nie zgadzają. No właśnie, panie minister, bo chciałbym, żeby to wyjaśnić. Czy rodzice mogą się nie zgodzić? Tak, nauczycielka mówi, tak, macie, to jest program nauczania, ja tu decyduję. Czy rodzice mogą się nie zgodzić na to, żeby dzieci szły na ten film? Ale oczywiście, to rodzice decydują, na jakie zajęcia pozalekcyjne idą dzieci. To są działania, które, na które musi wyrazić zgodę rodzic. I to nie może być tak, że rodzice są do tego przymuszani. Nie lubię tego słowa rodzic. Rodzice są do tego przymuszeni, by w tej, nie wiem, w imię czego dzieci wysyłać i żeby oglądały tak drastyczne sceny. Dzieci i tak mają kontakt, bo te fragmenty są do obejrzenia, ale robienie z tego filmu propagandy antypolskiej jeszcze w polskich szkołach jest nie do pomyślenia. Ja przypomnę, jaki atak był na nowy podręcznik, który pokazywał inaczej historię, tą najnowszą historię na pana profesora Rzeszkowskiego, bo był to inny punkt widzenia. Tak naprawdę budowania polityki dumy z polskich bohaterów, z polskiej historii
jest tym, co robi w tej chwili rząd Prawa i Sprawiedliwości, co realizujemy w Ministerstwie Edukacji i Nauki. My musimy budować szkołę nowoczesną, ale nie możemy odcinać polskich dzieci od znajomości historii, w historii własnego państwa, własnego narodu, bez znajomości wielkich Polaków. Temu służy oczywiście odbudowanie historii w polskich szkołach, bo przypomnę, że Platforma likwidowała regularny kurs historii w szkołach ogólnokształcących i ponadgimnazjalnych. W tej chwili historia została przywrócona. Też został wprowadzony przedmiot HIT, Historia i teraźniejszość, pokazujący we właściwym świetle to, co się wydarzyło w polskiej historii najnowszej. To przeszkadza, to denerwuje, ale komu to służy? Na pewno tego typu propagowanie filmów nie służy Polsce i Polakom. To jest realizacja polityki Moskwy. Pokazywanie tego filmu w czasie konfliktu zbrojnego na Ukrainie to jest naprawdę realizowanie polityki Putina. Bez wątpienia ta radość w Mińsku i w Moskwie z tego filmu dużo mówi, ale ja chciałem tylko, żeby to wybrzmiało jedno. Rodzice mogą się nie zgodzić, żeby oglądać ten film. Jeśli ktoś chce przymusić dzieci, to rodzice mają prawo się nie zgodzić z wszelkimi konsekwencjami dla nauczyciela, gdyby tego prawa nie uszanował. Tak, i to też mówię, że jeśli by w tym momencie samorząd nie reagował, który bezpośrednio ma nadzór nad szkołami, ale tak naprawdę jeśli chodzi o sprawy programowe, wychowawcze, nadzór ma kuratorium oświaty, proszę się kontaktować z właściwym kuratorium oświaty, na pewno zadziała tak, by chronić rodziców, którzy mają prawo do tego, by decydować, czego uczą się dzieci dodatkowo poza podstawą programową. Proszę korzystać ze swojego prawa. Nie może być tak, że miłośnicy, no nie chcę powiedzieć Putina, ale nie miłośnicy Polski kształtują mózgi naszym dzieciom. Mamy prawo sami wychować nasze dzieci. Bardzo dziękuję. Marzena Machałek, wiceminister edukacji, była moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo. Życzę dobrej niedzieli, dobrego popołudnia. Dziękuję bardzo. A już za chwilę trzecia część social media. Jak na to wszystko reagują?